Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak pokonać negatywność, która czeka tuż za zakrętem Twojej nowej drogi do szczęścia, spełnienia, radości i obfitości. Negatywność, która uderza w tym najmniej spodziewanym momencie, gdy już wiesz, czego chcesz, wiesz, którędy zmierzasz, wiesz, jaka jest idealna wizja Twojego życia i stawiasz pierwsze kroki do jej realizacji. I wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz, nagle negatywność wyrasta jak spod ziemi, stawia bariery, przeszkody, trudności i taki mur ciemny i czarny pojawia się i chce Cię zatrzymać. I dokładnie wtedy pojawiają się myśli. Pani Mario, jak to jest możliwe? Przecież już idę w tym właściwym kierunku, zgodnie z moim marzeniem, z moim pragnieniem, z drogą mojego serca. Dlaczego tuż na samym początku, po tych pierwszych pozytywnych dniach, po tych pierwszych sukcesach znów pojawiają się trudności, znów pojawia się negatywność, znów pojawia się wątpliwość w siebie, w ten świat, w energie wyższe. Pojawiają się negatywne emocje, bo negatywność czeka tuż za zakrętem, by Cię zatrzymać, by wrócić z powrotem do przeszłości, ściągnąć Cię z powrotem do bagna, do mokradeł, z których już dawno udało Ci się wyrwać. Negatywność i istoty mroku mają bardzo wyrafinowane metody działania. I dokładnie wtedy, gdy najmniej tego oczekujesz, gdy wydaje Ci się, że już wszystkie egzaminy życiowe zostały pokonane, że już tą całą ciemność masz za sobą, dokładnie wtedy uderzają ze zdwojoną siłą. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie jest wskazówką, radą i przesłaniem od siły wyższej, że gdy pojawi się negatywność, w najmniej spodziewanym momencie, jak ją pokonać, jak uwolnić się z jej szponów i iść dalej do spełnienia wszystkich Twoich marzeń i wszystkich Twoich pragnień. Naszym dzisiejszym przewodnikiem jest bardzo wyjątkowe zwierzę mocy i dlatego dokładnie to miejsce mocy zostało mi wskazane. Naszym dzisiejszym przewodnikiem jest biały skrzydlaty koń, Pegas. Pegas, który powstał z cierpienia. Pegas, który zdał wszystkie egzaminy tutaj w tym życiu ziemskim. I za to został wyniesiony w niebiosa. I dzisiaj jest tuż nad Tobą w postaci gwiazdozbioru Pegaza nad Twoją głową. Pegas służy Ci pomocą i wsparciem zawsze w takim momencie, gdy pojawia się niespodziewanie negatywność, siły mroku próbują Cię zatrzymać i ściągnąć z powrotem w grzęzawiska lub do przeszłości. To Pegas będzie Ci tym przyjacielem, tym towarzyszem, który pomoże Ci pokonać wszystko to, co najcięższe, najniższe wibracje i uderzenia sił mroku z tej najmniej spodziewanej strony i w najmniej spodziewanym momencie.